Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Mi Halo. Dziś pogadamy sobie o przyszłości. O przyszłości serii Halo, tej najbliższej, bo będzie to wywód o Halo 6. Co na razie wiemy, czego możemy się spodziewać, no i co jest tam w jakiś sposób podpowiadane, bo jeszcze nie zapowiadane. Teoretycznie zapowiedź Halo 6 powinno nastąpić na E3 2017. To byłaby taka naturalna kontynuacja planu wydawniczego z poprzednich lat, kiedy to Microsoft przejął całkowitą kontrolę nad tą marką. Wtedy powinniśmy dostać zapowiedź i powinna gra wyjść pod koniec 2018 roku, ale mamy początek 18, jest cały czas cisza, więc no nie wiem, czy się spodziewamy premiery w tym roku. No ja nie. Myślę, że Microsoft cały czas będzie chciał zahaczać o ten przedział świąteczny, więc może po prostu zapowiedź będzie późniejsza, a może zejdą na przyszły rok, żeby uniknąć tłumu. No ale przejdźmy do faktów. Mam tutaj spisane parę rzeczy. Część są przewidywaniami, część jest potwierdzonymi rzeczami. Pierwsze, co jest oficjalnie powiedziane głośno i co do tego nie ma żadnej wątpliwości, będzie większy nacisk na Master Chiefa. I zaczynamy od tego podpunktu, ponieważ wynikł on, to ogłoszenie wynikło z dużej krytyki odnośnie Halo 5. Wiadomo, Chief obecny tam w małym przedziale godzinowym czasu monitorowego był problemem, ale no nie jedynym, ale był problemem i to jest odniesienie się do problemów Halo 5, przez co ja naprawdę uważam, że po krytyce tej części i po problemach ze sprzedażą i po wszystkich problemach, jakie przyniosło Halo 5, Free for Free wzięło po prostu tę część na tablicę, rozłożyło je na części pierwsze i zaczęło wywalać wszystkie kontrowersyjne rzeczy. Jestem stuprocentowo pewien, że Free for Free z szóstką uderzy jak najbardziej klasycznie się da. Jest, ma być nacisk na Master Chiefa, czyli ja w ciemno mogę tutaj założyć, że będzie chodzić o to, że będzie jedynym bohaterem znowu. Będzie, nie wiem, nawiązanie do Halo 3, będzie jedynym bohaterem cały czas. I ma powrócić split screen. To jest coś, co było zawsze, co zniknęło w piątce, no bo tam stawiali bardzo na koopa, który był inny niż zwykle, ale tak naprawdę był taki sam. I wiecie, te trendy, żeby nie robić split screenów, nie pozwalać grać na jednej kopii, na jednej konsoli, żeby każdy kupił swoją kopię, swoją konsolę. Było to obecne w Halo 5, ale mam wrażenie, że to kopnęło ich trochę w tyłek i to ma się pojawić. To jest coś, co absolutnie musi wrócić w serii. Było kiedyś na mojej topce rzeczy do powrotu w Halo 5 i bardzo dobrze, że to potwierdzono. Inna rzecz, którą wiemy prosto od studia. Poproszono w pewnym momencie Franka O'Connora na Twitterze, czy gdzieś, nie pamiętam już w tej chwili, żeby opisał Halo 6, to jest, wiecie, nikt się nie kryje z tym, że ta gra powstaje, żeby opisał tę grę jednym słowem. I słowo, które użył, to było diligently. Diligently to jest, wiecie, pilność, robienie coś z uwagą. To jest słowo, które właśnie oznacza, że twórca pewnego dzieła bardzo się stara, wkłada duży wysiłek w opracowanie swojego ostatecznego produktu. I to ma oczywiście nam pokazywać, to jest marketingowe i w ogóle, ale to jest coś, co Microsoft chciał nam przekazać, co nam Frank O'Connor chciał przekazać, że właśnie bardzo duże skupienie jest na tą część. Prawdopodobnie, no, Free for Free wie, że był problem z Halo 5 w wielu aspektach i że Halo 6 otrzyma odpowiednią uwagę i odpowiednio zostanie zainterweniowany w przypadku wielu kontrowersji związanych z Halo 5. To jest coś, co bardzo mi się podoba i coś, co no uważam, że coś, czego można było się spodziewać. I teraz dalej. Mamy mały przeciek, który był związany z kilkoma grami Microsoftu odnośnie kolejnej Forzy, odnośnie Halo 4, które miałoby robić studio od Forzy Horizon, paru innych rzeczy i wiemy, że ma powrócić tryb Warzone, no i dobrze, to jest bardzo fajny, moim zdaniem jest to bardzo fajny plac zabaw, tak jak był Blitz w Halo 5, tylko ma być z większą ilością graczy, to ma być rekord, to ma być wielka rzecz, to ma być niesamowicie duży, niesamowicie duży tryb, no prawdopodobnie z udziałem mocy przerobowej Xboxa One X, ale możemy prawdopodobnie już teraz liczyć na powrót Warzona i na coś więcej niż tamtejsze 12 na 12 graczy, co już wtedy się wydawało jak na grę konsolową nastawioną na małe arenowe potyczki czymś dużym. Ale prawdopodobnie, no myślę, że Warzone to jest taki fajny pomysł, który wiadomo, w który Microsoft może wpleść mikrotransakcje, o których za chwilę, i który
może procentować w przyszłości, tak jak rekusy procentowały w Halo 5. Tak więc to jest coś, w co ja absolutnie wierzę i co absolutnie mogę zakładać. No zakładałbym, że będą rozwijać pomysł poprzedniego, a nie że będą zwiększać ilość graczy, no bo tam wiecie, spadała rozdzielczość, pamiętam, były problemy z płynnością, grafika była okropna na tych mapach. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wiadomo, mam najmocniejszą konsolę na rynku, więc może będzie trzeba ją sobie sprawić, ale mam nadzieję, że nie. No i reszta to już myślę jakieś pewnego rodzaju spekulacje plus rzeczy związane z tym, co wprowadzono do świata Halo niedawno. A co wprowadzono do świata Halo niedawno? Halo Wars 2 i dodatek Przebudzenie Koszmaru. Teraz skupimy się na tym. W dodatku powrócił Potop. Myślę, że fajnie by było, gdyby powrócił Potop. To jest taka bardzo klasyczna rzecz, ale jak powiedziałem, myślę, że będą stawiać na te klasyczne rozwiązania. Może powróci jakoś Potop. Wiemy, że on jest wszędzie w galaktyce. Może wyleźć z każdego po prostu miejsca, z każdej dziury. I mogą go sobie przywrócić jak tylko chcą. Więc mogą go wrzucić, tylko bardzo by się trzeba było postarać, żeby to był taki poboczny wątek. Taki jak dodatek do Halo Wars 2. Żeby był jakiś kolejny proto Gravemind, którego rozwalimy. Postrzelamy się trochę z Potopem. No bo bardzo niefajne by było, gdyby w końcowej części trylogii pojawił się zupełnie inny zły. Coś zupełnie odrębnego od tego, co się działo wcześniej. I w ogóle nie miało związku z poprzednimi. Chyba, że zrobią to Halo jakieś i dadzą sobie spokój z trylogią. Będą po prostu robić wielką sagę, która się będzie ciągnąć. I każda część będzie w jakiś sposób kontynuacją poprzedniej, ale będzie prowadzić swoje wątki. W to nie wierzę. Myślę, że mogą tak zrobić po Halo 6. Więc będą musieli kontynuować ten syf z Cortaną, z Prometeanami i będą musieli się skupić na tym. Ale jakby się pojawił Potop, no to jest furtka zrobiona przez Przebudzenie Koszmaru. Myślę, że to było takie wybadanie trochę, no bo Halo Warsy nie sprzedały się super jakoś. Tym bardziej w dodatku ludzie pewnie się na niego nie rzucili. I myślę, że naprawdę poza fanami no mało osób to sprawdziło, a dla fanów była to wiadomość, w tym świecie wciąż jest miejsce na Potop. No i to jest jedna z takich spekulacji. Ja myślę, że to jest całkiem możliwe, nie ze względu na to, że to by miało sens, czy bym bardzo tego chciał, ale że badano rynek w postaci dodatku do Halo Wars 2 i w postaci takiej, że Free for Free chciałoby czymś właśnie przyciągnąć fanów, czymś zarzucić po prostu, jakąś przynętę na nich, żeby ich ściągnąć do tej gry, żeby się mówiło o tej grze i żeby być takim bardzo klasycznym. Ja myślę, że będzie odświeżanie starych tropów i prawdopodobnie dużo nawiązań do Halo 3. Dalej. Problem w piątce to jest jedyna część, gdzie nie mamy określonego przeciwnika jako kowenanci. W tej grze nie powinniśmy w ogóle walczyć z kowenantami. Jak byli kowenanci, to byli to jacyś złomiarze, jacyś piraci, jakieś resztki armii Jula Endamy. Nie było tego. W czwórce było to właśnie ręka dydakta, armia Jula Endamy, wielkie zagrożenie, którego w piątce rozwaliśmy na początku, więc no poszli w rozsypkę od razu. Poprzednio wiadomo, wielcy kowenanci, wielka armia i w ogóle z nimi się walczyło, a w piątce oni byli takimi smrodami, którzy byli w tej serii od zawsze, to niech będą i teraz. I musieliśmy ich mieć, no bo to klasyczne dla Halo i fani by się obsarali, gdyby tego nie było. A tak naprawdę głównymi przeciwnikami byli Prometeanie i to logicznie rzecz biorąc, praktycznie oni powinni być w każdym miejscu, no może poza wojną domową na Sangeliosie, no tam... Tam kowenanci byli uzasadnieni, te wszystkie rasy, powiedzmy. Dlatego jest problem, z kim będziemy się teraz strzelać, no bo znowu będą tacy jakieś losowe trepy, jakieś zagubione elitarni, jakieś inne dziadostwa. Ale jest proste wyjaśnienie. Na Arce, gdzieś tam w kosmosie, cały czas jest wielka armia, przed którą nawet kowenanci robili pod siebie i byli to oczywiście wygnańcy Atrioxa. Atrioxa nie usunięto ze sceny, nie zarżnięto jego armii. Mamy wciąż postacie aktywne poza nim. Shipmaster został w ogóle nieruszony w Halo Wars 2, tak jak Decimus. Decimus został tam zarżnięty, jego już nie będzie, ale jest ten Shipmaster, czyli jakiś elitarny. Są bracia Voridus i Pawion, oni zostali wprowadzeni. Myślę, że można ich nawet lubić, więc mogą kiedyś wrócić jako, nie wiem, comic reliefy czy fanservice pewnego rodzaju, ale jest ten Atriox, z nim się spokojnie może zmierzyć Master Chief czy inne postacie, może wrócić drużyna czerwonych, żeby w końcu się spotkać z resztą Spartan, żeby walczyć u ich boku, żeby ich zobaczyć z perspektywy TPP i FPP w sumie, TPP to wiadomo, samochody i ciężkie karabiny.
i żeby to wszystko jakby weszło, żeby się zakleszczyło w tym właśnie miejscu. Nie po to Halo Wars dogoniło Halo, żeby to wyrzucić. To jest bardzo specyficzny moment dla całej serii i jest bardzo fajny. Jest oczywiście Spirit of Fire. I oni, wiecie, wyprawa po Spirit of Fire to powinna być pierwsza misja w grze. Mamy Cortanę, która się panoszy w galaktyce, mamy tę ich sztuczną inteligencję, mamy Promethean i jest jakaś partyzantka. Mają oni przewagę liczebną, my jesteśmy w odwrocie trochę i się pojawia nadzieja, przylatuje pani profesor Anders na odnowionym pierścieniu Halo, o nim też zaraz powiem, i mówi, jest Spirit of Fire, o tam, na Arce, Arkę macie w zasięgu, mają w zasięgu? Na pewno mają w zasięgu, jak tak się ich napisze, żeby mieli, to będą mieć. I ruszamy Master Chief ze swoją ekipą, może z paroma osobami z oddziału Osiris, no bo nie chciałbym mimo wszystko, żeby Loka wywalał do kosza, tak samo jak Jula. Tylko żeby on był gdzieś tam drugoplanową postacią, która może czasami nas poratuje w boju, czy się pojawi w cutscenkach. Bo to by było, wiecie, strasznie, no to by było laberskie, poświęcili całą dużą część gry, żeby prowadzić Loka, a potem go wyrzucą. Nie, niech on zostanie, będzie jakąś poboczną postacią, wiecie, jak Johnson, jak Buck, tego typu postacie. Niech nie będzie pierwszoplanowy, ale niech będzie zaraz za nami. Nie ma problemu, absolutnie. I żebyśmy ruszyli z niebieskimi albo z Osirisem tam na miejsce, na Arkę, przez co Arka może być jedną z lokacji, to jest też rzecz warta odnotowania, to jest potencjalna miejscówka. No i wtedy ruszamy na Arkę, tam nawiązujemy kontakt ze Spirit of Fire, walczymy, strzelamy się z wygnańcami, którzy, uwaga, koniecznie muszą wyglądać tak jak w Halo Wars 2, bo ich design był absolutnie świetny. Te wszystkie blaszane części, ten taki bardziej prymitywny design, taki, wiecie, sznyt brutali, brutów. Co by było, gdyby, wiecie, to bruty dowodziły kowenantami, prorocy albo elitarni. To było bardzo fajne i to jest coś, co bardzo chcę zobaczyć w dużej odsłonie. A potem, wiecie, albo przenosimy im napęd, albo zagarniamy ich na własny statek, te główne postacie, a Atriox odkrywa naszą obecność, rusza za nami, no i mamy Atrioxa panoszącego się w galaktyce, no i trzy strony konfliktu, to by było rewelacyjne moim zdaniem. Szalejące sztuczne inteligencje z Prometeanami, które też są takimi cyfrowymi przydupasami, plus nowi kowenanci, lepsi od kowenantów, no i my gdzieś tam pośrodku tego, musiejący sobie z tym poradzić, ale jak zwykle wygrywający dzięki niezłomnej woli naszego bohatera Master Chiefa, no i tych innych, oni też tam są. No i liczymy, że chciałbym, żeby jakąś funkcję miał ten pierścień Halo, który wyprodukowaliśmy i który się pojawił zarówno w Halo Wars 2, no bo wiadomo, to była końcówka i to był sens całej gry, żeby wysłać kogoś po pomoc, ale także pojawił się Halo 5. Jedyna jakaś fajna rzecz, to się pojawiła na sam koniec, to było to, że się pojawił pierścień i się aktywował. Zakładamy, że to jest ten sam pierścień, jak on się tam nazywa? To jest zastępstwo pierwszego pierścienia Halo, czyli co? Instalacja 04C? Możliwe to było, jeżeli w trójce zniszczyliśmy 04B? Możliwe, że to tak jest. To by było dość zabawne, no ale ma sens. Ma cały czas sens. I żeby to była jakaś funkcja, żebyśmy na niego podskoczyli. Na przykład, żeby odbicie Spirit of Fire było kolejną misją. Żeby pierwszą było wejście na ten pierścień, zmierzenie się z jakimiś niedobitkami, którzy się zabrali na gapę i uwolnienie pani profesor, żeby ona nam potem powiedziała, co się dzieje. To by było całkiem fajne i już to bym sobie zaakceptował, bo oni tam chyba w ogóle wyprodukowali ten pierścień i go rozbroili, więc takie użycie właśnie, żeby go wysłać gdzieś tam w okolicy Arki i odpalić to, żeby zarożnąć wszystkich wygnańców, chyba odpada w tej chwili. No i coś, co jest absolutną spekulacją, która wychodzi tylko i wyłącznie z Halo 5, to no chyba muszą jakoś zaorać ten motyw z Cortaną, Prometeanami i zbuntowanymi SE. Wiemy, że część SE przeszła na stronę Cortany, no bo to było powiedziane na koniec gry. I mamy, no SE się zbuntowały względem ludzi, one się czują tymi wybrańcami od prekursorów, od forerunnerów, a nie ludzie. To jest fajny motyw, to jest coś, na czym można fajnie ugrać, tylko SE to nie jest, uważam, godny przeciwnik. W tym kontekście, że nie podoba mi się szarganie dobrego imienia Cortany,
boję się, że wracając do tych klasycznych motywów, będą bardzo chcieli wybielić Cortanę i jakoś ją naprawić, że wiecie, że nie, ona była kontrolowana albo coś, i to wtedy będzie jeszcze głupsze, bo po prostu wtedy będziemy mogli tak z miotką wypieprzyć Halo 5 w ogóle z naszej pamięci. I to będzie, kurczę, to będzie straszny syf, bo poszły na to miliony i godziny pracy i mnóstwo naszych nerwów. A poza tym SI to jest taka niekształtna forma, część z nich wygląda jak zwykli ludzie, którzy nie wyglądają zbyt, nie wydają się zbyt groźni. Widzieliście Selinę albo Izabel, a nawet taki ten naczelnik z kolonii na Meridian, którego poznawaliśmy jako Lokon, w ogóle nie miał jakiejś formy takiej ciekawej, by musieli w jakieś roboty wielkie wpakować, ale to by było mało w stylu Halo, walczenie z robotami. Więc to, myślę, jest taki wątek trochę syfiasty, który miał być rozwijany w Halo 6 i wtedy Prometanie byliby jedynym zagrożeniem. No i uważam, że prawdopodobnie do takiej kontynuacji, która mogła być wielkim syfem kontynuacji Halo 5, zmierza na ratunek to wszystko, co wprowadzono w obrębie Halo Wars 2. Mam nadzieję, że pójdą w tamtą stronę i że... i że jakoś podratują tym serię. W sumie ja już tylko na to liczę. Nie chcę, że w sumie Halo 5 może iść do kosza. Będzie to strasznie lamerskie, ale ostatecznie może pójść. Mogą się wycofać z połowy rzeczy, które tam robili. Mogą zabić Loka, mogą wyczyścić Cortanę. Tylko niech uratują tę serię. Niech zrobią naprawdę dobry, fajny tytuł, który będzie na tyle klasyczny i na tyle będzie nowoczesny, no bo gameplayowo do Halo 5 nie mam praktycznie nic do zarzucenia. I nie przywróci tyle fajnych motywów, żebym ja już nie musiał pisać tekstu na gameplayu, że dlaczego Halo Wars 2 to lepsze Halo od Halo 5. Bo widzę po najnowszej strategii, która wyszła w tym świecie, że są ludzie, którzy kapują, czego chcą fani, jak robić fajne rzeczy w obrębie tego świata, i chcę, żeby dokładnie to zrobiono w Halo 6. A Halo 5 można spuścić w kiblu, nie ma problemu. Dobra, to na razie tyle moich spekulacji odnośnie Halo 6. Jak mówię, mam nadzieję, że się zwrócą bardziej, że bardziej wprowadzali te rzeczy w Halo Wars 2, żeby się nimi ratować w kontynuacji, a nie żeby robić pełnoprawną kontynuację Halo 5. Ale zobaczymy, jak będzie, czekamy na zapowiedź. Nie wiem, kiedy ona wyskoczy, czy się szykować na cokolwiek przed E3, przed Gamescomem, przed tymi wielkimi wydarzeniami na lato. Ale ja się uzbrajam w cierpliwość, wypatruję jakiś najnowszych informacji. Wam radzę to samo, a w tej chwili dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.